skończyło się to oczywiście aresztowaniem przez policję. 127 osób zginęło. No to bierzemy sobie aplikację WOJ. Jest grzanka z chleba na zakwasie. Aż to ze gruba, żeby wpaść do tyłu. Cześć, witamy Was na kanale Terasfera. Cześć, witajcie. My właśnie obudziliśmy się w takim fajnym miejscu. Jak już Wam wspominaliśmy, w Bristolu jest sporo takich zielonych miejsc, parków różnych i to są dosyć duże parki. Więc my właśnie w takim miejscu stanęliśmy. Jesteśmy niedaleko Suspension Bridge, takiego słynnego, podwieszanego mostu w Bristolu nad rzeką Avon, na który dzisiaj się właśnie między innymi udamy. Tak, mamy stąd nawet taki widok na ten most, także zjemy śniadanko i zaraz Wam wszystko pokażemy. Tak, mamy w planach wziąć skutery, ale zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie. W ogóle za oknem myśleliśmy, że dzisiaj jest deszczowa pogoda, bo po prostu całe okna mamy mokre. Ja wyszłem na spacer rano i okazało się, że to nie deszcz, tylko było tak wilgotne powietrze, że tu tak, jeszcze koło dlatego, nas... że tutaj rzeka jest niedaleko i tyle zieleni. Że wygląda tak, jakby padało po prostu. Mhm. Ale ogólnie fajnie tu jest, dużo ścieżek, fajnie można pospacerować. Dobra, jedziemy śniadanko i zabieramy się do zwiedzania Bristolu dzisiaj. Także zostańcie z nami. My musimy się dobrze posilić przed tym dniem. Taką okolicę mamy. Tak, to właśnie mieliśmy. Znaczy mamy cały czas. No. Teraz jest tutaj mnóstwo ludzi. Przyjechało mnóstwo samochodów. Wszyscy biegają. Ćwiczą. A my tak trochę sobie po leniu powaliśmy. Tak, ale my też będziemy ćwiczyć, bo będziemy jeździć dzisiaj na skuterach. Tak. Słuchajcie, żeby wypożyczyć skutery w Bristolu, musimy zarejestrować się na aplikacji VOJ przez V. Tam wypełniamy taką krótką formę, numer telefonu, e-mail, adres. Ja skanowałem swoje prawo jazdy, a nie wiem dlaczego Monika nie musiała. Nie wiem jak to jest, ale... Ja jestem już w systemie. Ty jesteś w systemie, już wiesz, gwiazdą. Dokładnie. Także idziemy teraz w stronę skuterów najbliższych. I powiem Wam szczerze, że Bristol okazał się bardzo fajnym miastem do zwiedzania i w 100% możemy go polecić, bo ma mnóstwo ciekawych miejsc, mnóstwo ciekawostek. No i tyle. Śmigamy na skutery. Do zobaczenia podczas jazdy na skuterach z naszymi rozwianymi fryzurami. Chociaż ja sobie tyle żelu nakitowałem, że chyba nawet tego burza nie ruszy. Mam nadzieję, że nie będzie padał deszcz. Nie, tam dobrze będzie. Ale jak widzicie, jeszcze tutaj jeden kamperek był i tam jeszcze wcześniej drugi. Tak, tu jeszcze było przed tutaj nami sporo są kamperów. Dwa. Także ogólnie miejscowa jest bardzo fajna, zaciszna. Ojejku, zobacz Monika, ile tam kamperów przyjechało jeszcze. Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem jest na tej ulicy. Dobra, mniejsza o kampery. Taka kamperowa miejscówka. Tak, o ten to jest wybitny. Zobaczcie, jaki ma fajny lakier. Mat. Matowy. Ale czad. No, hipisowska fura. Dobra, lecimy. Chyba w lewo. A może i w prawo. No i zdecydowaliśmy, że na razie nie bierzemy skuterów, idziemy sobie piechotą, bo jest tutaj po prostu tak pięknie w nie końcu. No. Cudowna jesień, tą jest przecudownie. Chciałam powiedzieć polską złotą jesień. Można powiedzieć, że polską. Bo w Anglii jesień szkodzi trochę później, więc tak. Dopiero teraz w listopadzie tutaj widać morze tych pomarańczowych liści. Za nami piękne budynki jeszcze z epoki georgiańskiej, także... No fajnie idziemy, się tu idzie, także na razie spacerujemy, później weźmiemy skutery, żeby tam się dostać do centrum miasta, już jesteśmy przy tym podwieszanym moście, także... Tak, niedługo już dojdziemy do mostu.
No jak to się mówi, bez myta nie ma koryta, za przejazd przez most trzeba płacić. Ale te wszystkie te pieniądze z tych opłat przeznaczone są na konserwację mostu, także... Także most się utrzymuje tylko i wyłącznie z opłat za przejazd przez ten most. Oczywiście na piechotę można przejść za darmo, tak. Opłaty są pobierane tylko za przejazd samochodem. I słuchajcie, jeżeli ktoś ma auto powyżej 4 ton, to niestety nie może z tego mostu korzystać. Nie, bo tylko do 4 ton. Wyobraźcie sobie, że w czasach wiktoriańskich Suspension Bridge był jedną z najnowocześniejszych konstrukcji mostowych na świecie. A most ten oddano do użytku w 1864 roku. I połączył on nie tylko obydwa brzegi wąwozu Avon, ale także dwie bardzo ważne dzielnice, Clifton i Somerset. I od tej dzielnicy Clifton wzięła się właśnie nazwa mostu, Clifton Suspension Bridge. No i ten 1500-tonowy most jest zawieszony 75 metrów nad rzeką, nad poziomem ziemi. Poziomem rzeki. Zwał jak zwał. Ma 414 metrów długości, a te wieżyczki mają po 26 metrów. Ciekawostką jest fakt, że z tego właśnie mostu po raz pierwszy dokonano skoku na bungee. 1 kwietnia 1979 roku zrobiło to dwóch studentów z Oxford University. No i skończyło się to oczywiście aresztowaniem przez policję. Z mostem tym wiąże się również smutna historia. Popełniło tutaj samobójstwo 127 osób, skacząc z niego do rzeki Avon. Po tych tragicznych skokach mostem zabezpieczono. No i teraz jest znacznie trudniej z niego skoczyć, aczkolwiek 127 osób zginęło. Zostawiamy po sobie ślad. Paweł chciał zrobić graffiti, ale... Za mało czasu. No doszliśmy właśnie już tutaj na początek mostu. Jest one way system, czyli ruch jednostronny. Więc wchodzimy tą stroną, musimy dojść do końca i będziemy wracać drugą stroną. A tam, jak widzicie, są bramki i tam się dokonuje tej opłaty myta tak zwanego. Także piesi mają za darmo, samochody tylko płacą. Znaczy samochody, właściciele samochodów. Także idziemy na most. Jeszcze taką jedną ciekawostką jest związek tego mostu z balonami. A więc Bristol jest największym na świecie producentem balonów na ciepłe powietrze. I co roku odbywa się tutaj International Balloon Fiesta. Czyli jest taki, super, bo byliśmy tam. Tak, jest rewelacja po prostu. Zlot światowy balonów i taki pokaz. Tak, i słuchajcie, w pewnego roku na tym moście, żeby podziwiać balony, które startują właśnie z drugiej strony mostu z parku Ashton Court, właśnie one jak startują, to tu jest piękny widok z tego mostu i na tym moście zebrało się kilka tysięcy ludzi i... Most został tak obciążony, że tak, po prostu władze miasta obawiały się, że został uszkodzony. Dokładnie. I od tamtej pory most jest zamknięty, jeżeli tutaj odbywają się właśnie tego typu wydarzenia. I nawet byliśmy tego świadkiem, bo... kiedyś byliśmy na tej balonowej fieście. I na fiestę dotarliśmy przez most, a później musieliśmy wracać naokoło, przy rzece, do drugiego mostu, żeby po prostu przejść na drugą stronę. Także byliśmy świadkiem tego, że most był właśnie zamknięty. A propos produkcji balonów w Bristolu, to śmiem twierdzić, że na filmach Busem przez świat i podróżowania w Kapadocji większość balonów, które tam widzieliście, mogła być wyprodukowana właśnie tutaj, w Bristolu. Tak.
ścieżka po moście była super, a my teraz idziemy szukać skuterów. Tak, podawcę historii zapraszamy Was na kilo akcji. Czyli teraz sfera na skuterach. O, dobra, nawet się rymuje, teraz sfera na skuterach. No to bierzemy sobie aplikację VOI, Scan to Ride, skanujemy sobie barkod. O, widzisz, ja mam teraz. No i mamy problem z weryfikacją, bo trzeba tutaj zeskanować swoje prawo jazdy. Moje prawo jazdy jakoś nie chce przejść, więc zeskanowałam moje ID. No i trzeba później sobie zrobić selfie, no i na razie czekamy, więc nie wiem, czy pojadę. Paweł się zweryfikował szybko, a mi coś nie chce, chyba może jakoś jesteś... jestem niepodobna do siebie. Dobra, no może się uda, no bo no. Skuterki na nas czekają tam. No, chyba nie pojedziemy. Cały czas próbuję zweryfikować. Ciągle trwa proces weryfikacji, nie wiem, co się dzieje, ale już nie chce nam się dłużej czekać, więc idziemy na kawę. ¿Qué has pensado? ¿Que estábamos por aquí? ¿Has pensado que estábamos por aquí? ¿Checas? Checam. Sobie też wziąłeś kawę? Nie, ja herbatę. Takiej dobrej kawy się nie napijesz. Już mi w ogóle nie szkoda, że nie ma tych skuterów. Mi tak samo nie szkoda. To jest grzanka z chleba na zakwasie z łososiem. Do tego jest taki jakiś sosik z koperkiem i marynowana cebulka, wyśmienite. A Paweł ma tutaj też grzaneczkę taką na chlebie na zakwasie z fetą. Z kozim serem. Z kozim serem, z buraczkami. To są chyba buraczki. Przepyszna. Dwa tygodnie temu słodziłem chyba z 8 tych saszetek takich. Teraz już piję bez cukru. Także w sumie to moje zdrowie. Dajcie łapkę w górę. Słuchajcie, jak widzieliście, byliśmy w restauracji. Znaczy w restauracji, kafejka w sumie, ale w 100% możemy Wam ją polecić. Foliesz, polecić. Foliesz Café. Foliage się pisze. Ja pierniczę, jakie to było wszystko zaje fajne. Woj mnie cały czas weryfikuje. Tak, Woj cały czas Monikę weryfikuje. Jak to Paweł powiedział, że dzwonią właśnie do burmistrza Mińska-Mazowieckiego. Tak, pytają się, czy taka osoba w ogóle istnieje. Nie wiem, czemu tak się dzieje, może dlatego, że mam ciągle jeszcze polskie prawo jazdy. Tak, no ja jej zawsze mówiłem, 15 lat w Anglii, ona ma cały czas polskie prawo jazdy. No. Więc może dlatego, aczkolwiek w innych miastach, tylko że tam były inne aplikacje, inny dystrybutor. No w Chester umarty byliśmy i normalnie wszystko tak, działało. Normalnie tutaj... wszystko działało, nie miałam żadnego problemu, także no nie wiem, w każdym bądź razie dzięki temu sobie pojedliśmy dobrego jedzenia. No tak. A teraz musimy iść na piechotę, ale... Musimy to spalić teraz. Ale w sumie musimy to spalić, więc na dobre nam to wyjdzie. Idziemy do portu. Jest fajny port w Bristolu, także powiemy Wam trochę o nim i o tym, co tam jest. Ojejku, ale się najadłem. Pyszne jedzenie tam jest. Wszystko tu jest niedaleko w sumie, więc można pochodzić. Tragedii tak, nie. Ale fajnie by było pojeździć na skuterach, nie gadaj. No fajnie by było, ale by nam ręce by nam zmarzły. Jak widać tutaj najlepiej na tej ulicy, jaki tutaj jest pogórkowaty teren. Schodzimy cały czas w dół do portu. Aż się boję powrotu, no bo będzie pod górę.
No, żebyśmy mogli jeździć na skuterkach, to już byśmy tam dawno byli. No, abyśmy śmignęli, by było super. Ale słychać już mewy, także jesteśmy blisko. Tak, jesteśmy blisko. Pytaliśmy się tu trochę o drogę, bo takie są tu wąskie teraz przejścia, że... Tak, ale... Zastanawialiśmy się, gdzie tu iść. Pytaliśmy się ludzi i jednak powiedzieli, że dojdziemy tędy, więc... Także idziemy. Ale tu są takie tunele. Ale jest czad. No tak mi się z Bristol spodobał, że na pewno tu wrócimy. A jest to naprawdę... Ale jest naprawdę świetne miasto. Powiem, że to 100 razy fajniejsze niż Londyn. No, też mi się tak wydaje, sorry. Też mi się tak wydaje. Jest świetna taka atmosfera i nie ma takiego pędu, tylko właśnie mam takie wrażenie, że ludzie tak tutaj celebrują to życie. Tak. Tak jest bardziej spokojnie. Dużo młodych ludzi. Naprawdę jest taka świetna, taka artystyczna atmosfera. Mhm. Oj, kolejne graffiti. Graffiti jest wszędzie, słuchajcie. Zejście, ale tu będzie się zejście fajnie szło. Zejście po schodach, no ale tu widać jak mamy bardzo z góry, bo w sumie to jest taki wysoki klif dookoła, więc... Tak, no, ale ja się zastanawiam, jak nam będzie fajnie się szło. No, pod górę będzie po prostu hardcore. Ale cóż. No, ale cóż, mamy co spalać, więc... Mamy co spalać, zjedliśmy takie fajne jedzonko, to... Można to spalić teraz, Pawcio jest na diecie, także trochę ruchu mu nie zaszkodzi. Haj! O, to są balony. Tak, wiesz i lecimy. Balony, o których wspominaliśmy, które są produkowane w Bristolu. Oczywiście to są z jakiejś ceramiki. O, a tu już widać port. Doszliśmy. Tutaj zobaczyć statek SS Great Britain, który pływał na trasach atlantyckich między Wielką Brytanią a Nowym Jorkiem. Teraz postaramy się przejść na drugą stronę rzeki, żeby podejść bliżej tego statku. No i wtedy powiemy wam troszeczkę więcej. Rzucę się do rzeki. Dlaczego? Bo nie mogę wynająć skuterka. Oj, oj, oj. No widzicie, Monika ma depresję. A z tym ze gruba, żeby wpaść do rzeki. Stój! A, dobra. Dobra, to się mi boję. Najpierw muszę schudnąć. Tamten malutki promik zawiezie nas na drugi brzeg, także nie musimy iść tam i szukać mostu, żeby się dostać na drugi brzeg. Nasz prom właśnie przypłynie. No i jesteśmy na promiku i płyniemy na drugi brzeg. Szalejemy teraz. Normalnie niesamowita prędkość. Płyniemy także, tyłem. Trzymajcie się na pokładzie. To jest taka muzyka, która celebruje wbicie do portu. Przybicie do portu, nie wbicie. No myśleliśmy, że z tego brzegu będziemy mogli tak bliżej zobaczyć ten statek. No można tylko zobaczyć tak jak tutaj widać. Jest on ogrodzony, stoi w takim starym doku. I jest w nim muzeum. Można wejść do środka, bilet kosztuje 18 funtów, ale my tak za bardzo nie mamy już dzisiaj czasu, żeby tam wchodzić, więc chyba po prostu... Już zrezygnujemy. Obejdziemy się smakiem. Obejdziemy się smakiem, może innym razem. Ale jest tam muzeum, jest tam stary dok, są różne jakieś stare dźwigi, jakieś takie różne rzeczy, więc można sobie tam to zwiedzić po prostu. No a chcieliśmy go zobaczyć, bo został on skonstruowany przez Ismabarda Brunella, czyli tego samego konstruktora, który skonstruował Clifton Suspension Bridge, czyli most, na którym byliśmy wcześniej, oraz dworzec kolejowy też, który znajduje się tutaj w Bristolu, więc to jest również jego dzieło. A tutaj właśnie jest pan Brunel, który go skonstruował. No i ciekawostką jest to, że statek ten po
wielu latach przygód i różnych tarapatów powrócił dokładnie w to samo miejsce, w którym został zbudowany. Tu pewnie zakończy swój żywot. Tak, tu tak zakończy swój żywot. Można tam zwiedzać, jest tam w środku muzeum, jest kuchnia, maszynownia, bo patrzyłam teraz właśnie. Można też, stoi on w suchym doku, więc można też zobaczyć tak jakby statek spod spodu, dokładnie. I my już powoli wracamy do vana. Czeka nas długa wędrówka na samą górę Bristolu, że tak powiem. 40 minut się zejdzie. No ale to wszystko przez to, że Monika nie mogła wziąć skutera. I do tej pory jej telefon jeszcze próbuje dodzwonić się do burmistrza Dumińska. Ale jest sobota, to pewnie burmistrz ma wolny. No dokładnie, dlatego się nie mogą dodzwonić. Słuchajcie, drapujemy się teraz po tych schodach, po których schodziliśmy. Jest po prostu masakra. Ale znaleźliśmy przystanek autobusowy. Tylko nie wiemy, jak ten autobus tutaj wjeżdża. Po tych schodach. Przewróć. Tu są schody. Tutaj są schody. No tu szliśmy też po schodach. Także nie wiem, może on lata. Czekamy? No czekamy. Zobaczymy, o której jest. Sherry Gardens przystanek się nazywa. Ale nie ma tu rozkładu. No ale to co, gdzie by to zakręcał? No nie. Nie, nie ma opcji. Idziemy na piechotę. To taki żart dla tych, co się wspinają pod schodem. No ciągle weryfikuję. Zaczęliśmy hulajnogi. Niestety nie dla nas dziś. Idziemy sobie tak już w kierunku naszego vana, ale jeszcze chcieliśmy jedną rzecz wam pokazać. Czyli te georgiańskie domy stare. Po prostu są tak ogromne, że nie możemy wyjść z podziwu. Spójrzcie tylko sami na to. Tak, i to cała ulica jest po prostu taki willa na willi po prostu. Całe takie osiedle właśnie. Jeden obok drugiego są tak ogromne. Pięknie, to jest cicho, spokojnie. To jest Clifton Hill, tak a propos. Dodzwonili się? Nie, ciągle identyfikuję. Dobra, chodź już niedaleko. No dawaj. No i powiem wam, że ten Bristol mnie cały czas zadziwia, bo słuchajcie, idziemy z portu na piechotę. Tak, i idziemy... nagle wchodzimy w takie oto tereny. Park po prostu. Taki niby park, ale zobaczcie sobie tu dookoła. Przecież tutaj jest normalnie... Jak w lesie. Łąka. Lasy dookoła. Tak. Właśnie to jest fajne w Bristolu, że jest tutaj tyle tej zieleni. I że będąc w centrum miasta, za chwilę można się znaleźć na takim zadupie, można powiedzieć. Juhu! Yes! Jesteśmy! Mamy miejsce! Ojejku, nawet nie, jak się cieszę, że już wyszliśmy. Ojejku, ja też. Zgrzałam się, bo po prostu ubrałam się grubo, bo myślałam, że będę śmigać na skuterku. Masz tu skuterek, kurde. Plecak ciężki, bo mówię, przecież będę śmigać na skuterku, więc co mi szkodzi wziąć plecak ciężki? Dokładnie, a to pośmigane było. Nareszcie. Nareszcie w domu. Nawet łóżka nie pościeliliśmy, ale znaslenie. Już jesteśmy w domku. Już się tak nałaziłem, że masakra normalnie. Fajnie, z tymi skuterkami się jeździło, mówię wam, elegancko, kurde. Zapierdzielaliśmy normalnie. Także ja nie wiem, jak ta moja fryzura przetrwała. No a tak podsumowując, ten van life w wielkim mieście, to bardzo nam się podobało. Ale to myślę, tak, że ze względu na specyfikę tego miasta, no bo tak już jak wam pokazywaliśmy, jest tu tyle takich dzikich miejsc w sumie. Tak, moja taka... Konkluzja tego jest, że po prostu byliśmy na wsi tyle czasu i już może się stęskniliśmy. Człowiek chyba trochę jednak potrzebuje wyskoczyć sobie do miasta od czasu do czasu, posłuchać tego gwaru, tych ludzi naokoło, pobyć w takim miejscu. Wydaje mi się, że takim jesteśmy gatunkiem, że w samotności jednak tak długo nie da rady wytrzymać. No co się śmiejesz? No tak, taka prawda jest. Są też pewne minusy. Nie wszędzie jest łatwo zaparkować, no bo oczywiście no campervanem, który jest długi, też nie wszędzie można się zmieścić. Parkingi w tygodniu mają taki ograniczony czas godzinowy, że na przykład tylko na 2 godziny można gdzieś stanąć. Powiem wam szczerze, że się bałem o niego, jak tam
poszliśmy do miasta. Bo nie wszystkie dzielnice oczywiście wyglądają tak fajnie i bezpiecznie. Niektóre tak wyglądają bardzo podejrzanie. Mieliśmy obawy. No i dało nam to do myślenia trochę. Widzicie, tak sobie z Moniką rozmawialiśmy, że musimy zainwestować w jakieś zabezpieczenia. Dajcie też znać w komentarzach, jeżeli macie jakieś patenty na zabezpieczenia. Tak, jeżeli wiecie może, o jakichś patentach. Jak macie jakieś rady, to może z tego skorzystamy. Tak. Nie tylko przed włamaniem do kampera, ale też przed kradzieżą, bo nie wiem, czy przed wiecie, kradzieżą ale samochodu. Na przykład tutaj w Anglii często zdarzają się kradzieże. Dużo w tym roku zostało skradzionych kamperwanów. I kamperwanów, tak. Przyczepek kempingowych spod podjazdów. Nawet znamy takie, osobiście takie przypadki, więc no tego też się obawiamy, bo to już nie chodzi, nie wiem, o wartość samochodu, bo jest ubezpieczony, ale o ten nakład pracy, który tu włożyliśmy, no, dokładnie. No to by było po nie prostu chodzi o, no nawet to nie chodzi o rzeczy materialne, no tyle serca człowiek tutaj włożył, czasu poświęconego. Ja bym się chyba załamała. Nawet nie chcę się myśleć. Nie, tu. Koniec. Temat załatwiony. Odpukać mnie malowane. Dzisiaj przypudrowałem czoło, także źle trafiłaś do filmu. Nie, dobra, nie słuchajcie. Widać, bo ci się świeci. Już pewnie macie nas dość, tych naszych perypetii. Także będziemy już kończyć, tak. Będziemy odpoczywać. Do Kładziemy zobaczenia. Się, leżymy z herbatką w ręku. I może Uno zagramy. Słuchajcie, dzięki za komentarze pod ostatnim filmem. Kładnie, ale to są takie gra. Kłótnie, że są tylko przy Uno. Już poza Uno nie obowiązują. No. Kończy się Uno. Nie obowiązują. Nie, no nie było tak, żebyśmy przez Uno się na przykład, nie wiem, mieli ciche dni. A nie. No dobra, także trzymajcie się. Dokładnie. Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Jeżeli ktoś ogląda pierwszy raz, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu, jak wam się podobało. Naciśnijcie dzwoneczek, żeby wam przychodziły przypomnienia. Jeżeli znacie kogoś, kto lubi taką tematykę van life'ową, troszkę podróżowania, to możecie udostępnić, dokładnie. Pomóżcie nam rozwijać nasz kanał. Jesteśmy wdzięczni za każdą taką inicjatywę. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. W sobotę. Trzymajcie się. Hej! No idź wyłącz. No idź wyłącz ty. Ty idź wyłącz. Ty. No widzisz, za karę ty idziesz. Ty idź wyłącz. Dobra. Przecież drzewo przez to.